Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Błogosławiony to ten, który wszyscy sobie pomaga nieść krzyż. Całym życiem można Boga chwalić, tak jak Go chwali Jego wielkie dzieło, niebo i ziemia i morze. Bo On jest tym, który przychodzi w każdej potrzebie duchowej, każdej potrzebie także i naszej materialnej. On jest tym, nad który słyszy nasze wołanie. Dlatego dzisiaj każde słuchanie Słowa Bożego definiuje ucznia Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne. Jego ambicją serca Bożego jest przede wszystkim to, żeby każde serce ludzkie stało się sługą prawdy za słuchaniem. Dlatego dzisiaj także wspieramy modlitwą wielką postać arcybiskupa Jana Cieplaka. Chcemy przede wszystkim tego, który poprzez słuchanie Słowa Bożego został uczniem Chrystusa, został także Jego kapłanem, Jego biskupem, potem arcybiskupem. Mógł także i Chrystus łaskawie spojrzeć na te dusze. Dlatego dzisiaj modlimy się, błagamy się święty, proszą o łaskę odnowienia procesu kanonizacyjnego tegoż wielkiego arcybiskupa, 90. rocznicę jego odejścia do wieczności. Msza święta składana z intencji pana Piotra Dudała. Oczywiście także z intencji tych, których nazywamy braci Kolumba. Rycerzami Kolumba. Żołnierzy, tak? Rycerzami Kolumba. Uznajmy przed Bogiem grzechy nasze, byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. On otworzą, bowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z Was Syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. A wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie, bowiem na tym polega prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W imię Boga podejmujemy przede wszystkim wielkopostne wysiłki po to, żeby współuczestniczyć w darze łaski wysłużonej nam przez krzyż, przez Pana Jezusa, odrzucając wszystkie pokusy szatana, niszczy i panowanie Jego nad ludźmi. Prosimy Pana o potrzebne łaski w tej walce każdemu człowiekowi. Błagajmy Boga za Kościół, wszystkiego dzieci, by zjednoczone z Chrystusem zawsze odrzucały grzech i potrzeby ducha złego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się o pokój we wszystkich narodach, by dzieło pojednania ludzkiej rodziny dokonane na krzyżu
zwyciężało nienawiść, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za wszystkich dyskryminowanych z powodu pochodzenia, poglądów, by mogli żyć w poszanowaniu godności i braterstwie z innymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za wszystkich tych, którzy żyją w wielkich miastach, by nie tracili wiary, nie porzucali praktyk religijnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. 50. rocznicę odejścia do wieczności świętej pamięci arcybiskupa Jana Cieplaka chcemy prosić Boga o treści związane także z Jego życiem, byśmy je coraz to bardziej poznawali, byśmy poznawali Jego drogę, która wiodła Go ku świętości. Modlimy się o odnowienie procesu kanonizacyjnego tego wielkiego Polaka, katolika, chrześcijanina, człowieka sługi Bożego, osobie naszego rodaka, Będzinianina. Niech także i Chrystus wzmocni także i nasze modlitwy, byśmy tymi modlitwami wypraszali to, o co dzisiaj prosimy, a więc wyniesienie na ołtarze jako dar przykładu wierności Bogu, narodowi, Kościołowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy Boga i za nami tutaj zgromadzonymi przy ołtarzu Pańskim, byśmy zawsze trwali w walce ze złymi skłonnościami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, Ty pragniesz szczęścia wszystkich stworzeń, przed którym pierzchają złe moce. Wybaw nas i braci naszych od wszelkiego zła, byśmy wsparci Twoją łaską zawsze odnosili zwycięstwo nad wszystkim, co nas od Ciebie oddala, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Składamy Ci wśród wdzięcznych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawyśmy posileni ciałem i krwią Syna Twojego, napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Pamiętaj, Boże, o słudze Twoim, arcybiskupie Janie Cieplaku. Przez zawsze świętego włączyłeś go do wspólnoty Kościoła. I łaska Twoja sprawi, by dzisiaj ten sługa stał się dla nas wzorem do naśladowania. Jako ten, który w Królestwie Nieba będzie wychwalał Ciebie na wieki. Wielką postać arcybiskupa Jana Cieplaka,
Chcemy przede wszystkim tego, który poprzez słuchanie Słowa Bożego został uczniem Chrystusa, został także Jego kapłanem, Jego biskupem, potem arcybiskupem, mógł także i Chrystus łaskawie spojrzeć na te dusze. Dlatego dzisiaj modlimy się, błagamy przy świętych, proszą o łaskę odnowienia procesu kanonizacyjnego tegoż wielkiego arcybiskupa w 90. rocznicę jego odejścia do wieczności. Msza święta składana z intencji pana Piotra Dudała. Oczywiście także z intencji tych, których nazywamy braci Kolumba. Rycerzami Kolumba. Żołnierzy, tak? Rycerzami Kolumba. Zobacz. Uznajmy przed Bogiem grzechy nasze, byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie